język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Z tymi przedmiotami musieli zmierzyć się uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej, piszący próbny egzamin ósmoklasisty. Szkoły mogły, ale nie musiały go przeprowadzić. W naszej szkole ten egzamin próbny, kolejny egzamin próbny odbywa się właśnie z nastawieniem na przygotowanie uczniów do tego właściwego, który odbędzie się jak do chwili obecnej w terminie ustalonym przez ministerstwo. W szkole podstawowej nr 7 w Nowym Sączu do próbnego egzaminu ósmoklasisty podeszło 100%, czyli 98 uczniów z czterech oddziałów. Tegoroczny egzamin miał być łatwiejszy niż w latach poprzednich, opierał się bowiem na określonych wymaganiach, a nie na podstawie programowej, której ze względu na zdalny tryb nauczania nie dało się zrealizować. Opinie są różne. Natomiast to, co rzeczywiście można odczytać z czy też wypowiedzi, czy zachowań tych uczniów, to po pierwsze to, że ten fakt, że mogli się spotkać z sobą, po drugie, że weryfikują w sposób taki wymierny swoje osiągnięcia, swój stan wiedzy czy swoje umiejętności. Jak dodaje dyrektor Nowosądeckiej Siódemki Mariusz Chorowski, egzamin to motywacja i informacja dla ucznia, nad czym jeszcze powinien popracować, a także wskazówka dla nauczyciela. Informacja, która właściwie jest przekazywana też nauczycielom, jak ma wyglądać, czy jak ewentualnie należałoby zmodyfikować tą współpracę pomiędzy nauczycielem a uczniem w taki sposób, żeby te elementy, które gdzieś tam jeszcze nie funkcjonują tak, jakby miały funkcjonować, żeby je poprawić. Egzamin ósmoklasisty odbył się w pełnym reżimie sanitarnym. Staramy się, żeby to wszystko, co leży po stronie szkoły, a więc kwestia wejść do szkoły, zabezpieczenia w środki dezynfekcji bezpośredniej, zabezpieczenia infrastruktury, a więc myślę tutaj też o izolatorium, o tych wszystkich procedurach, a właściwie przypomnieniu po raz kolejny tych procedur, które obowiązują w szkole, żeby to wszystko odbywało się w taki sposób, żeby uczniowie też mieli takie poczucie, że wszystko, co robimy, nastawione jest przede wszystkim na zapewnienie im bezpieczeństwa, im, nauczycielom. Tegoroczne egzaminy miały wyjątkowy charakter. To, co zazwyczaj kojarzy się ze stresem i nie jest dla uczniów najlepszym wspomnieniem, w czasach pandemii budzi pozytywne skojarzenia, głównie dlatego, że daje możliwość spotkania się z rówieśnikami.